smakkujaw.pl, baba drożdżowa Kujawiok. Upiekę dzisiaj tradycyjne ciasto rodem z Kujaw. Będzie to babka drożdżowa pod nazwą Kujawiak. Będziemy potrzebowali 2 szklanki mąki, 2/3 szklanki mleka, 2/3 szklanki cukru, 4 żółtka, 1 całe jajko, pół kostki masła. My tutaj mamy masło z Inowrocławia, masło ekstra o dużej zawartości tłuszczu, pół szklanki rodzynek, a także dodamy jeszcze skórkę cytrynową. Ona była moczona w spirytusie, a więc to taki dodatkowy element naszej babki. Lukier przyrządzimy z cukru pudru i z kieliszeczka wódki cytrynówki robionej na spirytusie. Ponieważ jest to babka drożdżowa, będą potrzebne również drożdże. My użyjemy pół takiej paczuszki 10-dekowej. Najpierw przyrządzę zaczyn, a zatem do makutry wsypuję łyżkę cukru. Dodaję pół porcji drożdży. Takie tutaj rozkruszam, żeby było wygodniej. Teraz to delikatnie rozetrę. Drożdże mam już dobrze roztarte. Wsypuję teraz niecałą szklankę mąki. Wlewam mleko gorące. To wszystko dokładnie rozmieszam, tak żeby nie było grudek. Zaczyn mamy już przygotowany, nie ma grudek, a zatem odstawiam w ciepłe miejsce. Odcinam pół kostki masła, wrzucam do rondelka i roztopię masło i pozostawię do przestygnięcia. Zaczyn już nam odrobinę podrósł, a zatem przystępuję do kolejnego etapu. Do miseczki przekładam 4 żółtka, pozostałą część cukru. Teraz to wszystko utrę. Żółtka z cukrem mam już dobrze utarte, a zatem przekładam do zaczynu. O, mamy już przełożone. Dosypuję mąkę. Całe jajko. I to wszystko teraz będę ocierała. Daję roztopione i przestudzone masło i ponownie to wszystko rozetrę. Teraz wyrabiam ciasto rękoma. Za moment dodaję rodzynki i skórkę cytrynową. O, wsypuję rodzynki, skórkę i będę wyrabiała, o, żeby wszystkie składniki się tutaj nam dobrze połączyły. Ciasto mam już dobrze wyrobione i teraz odstawiam na 30 minut do wyrośnięcia. Formuję taką kulę, przykryję ściereczką i w ciepłe miejsce. Zaglądam do naszego ciasta. Pięknie wyrosło. A zatem wypełnię teraz foremkę, którą wcześniej natłuściłam masłem i wysypałam mąką. I wysypałam, przepraszam, bułką tartą. Uformuję sobie taki wałek. I wyłożę, ponieważ to był wstępny etap wyrastania, a ciasto jeszcze będzie nam
odrobinę wyrastało. Tak mniej więcej do połowy. Ono jeszcze podrośnie i pamiętajmy, że również będzie wyrastało jeszcze w piekarniku. Wypełniłam formę, tak jak powiedziałam, do połowy, a ponieważ zostało mi jeszcze odrobinę ciasta, przygotowałam też takie malutkie babeczki. Odstawiam teraz w ciepłe miejsce na 20 minut do wyrośnięcia ponownego. Nasze babki ładnie już wyrosły, w zasadzie prawie podwoiły swoją objętość. Teraz składam je do piekarnika nastawionego na 170 stopni, tak na około 40-50 minut. Oczywiście musimy ten proces kontrolować. Nasza praca dobiega już prawie końca. Babkę drożdżową wyjęłam na talerz. Ona już odrobinę przystygła. Wcześniej przygotowałam lukier. Tak jak powiedziałam na początku przy naszej prezentacji, że będziemy potrzebowali do lukru cukier puder i ja dodałam kieliszeczek cytrynówki. On powinien mieć mniej więcej taką konsystencję. I teraz polewam babkę. Naszą babkę drożdżową kujawiak mamy już gotową. Ja spróbowałam jedną maleńką. Jest naprawdę pyszna, puszysta. No i dzięki temu, że polewa jest nieco wzmocniona cytrynoweczką, smakuje naprawdę wybornie. Jest to wersja raczej dla osób dorosłych. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.